Cześć, kochani. Cześć. Stało się. Ja czuję ogromny niedosyt. Powiedzcie, co wy czujecie w tym momencie? No jest niedosyt oczywiście, bo chciałoby się trochę więcej potańczyć, no ale takie są zasady tego programu, na to się pisaliśmy i jakby tak, ktoś jest. Musiał odpaść, także... Ktoś musiał odpaść. Szkoda, że my. No, bo liczyliśmy na to właśnie, że zatańczymy trochę tańców też standardowych, bo nasza, że tak powiem, postura... Długa ręka, rąk i nóg. Liczyliśmy, że zatańczymy za tydzień walca. No ale na Sylwestra zatańczymy walca. No. Dzisiaj odpadliście z rąk jurorów tak naprawdę. Czy tak. Wy zgadzacie się z tym werdyktem? I czy go rozumiecie przede wszystkim? Wiesz co, no dla zasady oczywiście, że się nie będziemy zgadzać, tak? Bo jakby nam się fajnie tańczyło i jeszcze byśmy potańczyli. No ale wiesz, jurorzy są jurorami, są też zatrudnieni w tym programie po to, żeby podejmować pewne decyzje i je podjęli. No i tyle, no. Mhm. Jacek, słyszałam, że nie do końca wiesz, za co tutaj jesteś oceniany. Podsłuchałam poprzednie wywiady. A widzisz, będziesz teraz ciągnął. Nie no, dla mnie oczywiście pierwszy raz ja sam doświadczyłem czegoś takiego, że jurorzy stali i powiedzieli, ty odpadasz. No jakby, wiesz, no to jest takie, no dobrze, no to mamy czterech jurorów i tam, wiesz, no nie do końca też, to jest program rozrywkowy, więc ja też czasami nie wiem, co oni do końca oceniają, że to jest technika, trochę sympatii, trochę emocji, dziwne bardzo. Ciężko było wyczuć, faktycznie. Wiesz, dziwne, bo ja od razu tak mam takie, czuję się dziwnie i mam takie poczucie złe, złą energię do nich, bo oni zadecydowali. Wiesz co chodzi? Zazwyczaj było, no widzowie, no kurde, te SMS-y, coś tam, a ja wiedziałem o tym, byłem pewien, że my jako para, Natalia jako osoba artystka ma za sobą fajnych ludzi. Wiesz, nawet tutaj mamy fanów, którzy przychodzą z jej portretem na koszulce i ja wiem, jak oni wysyłają SMS-y na live'ach i ja wiedziałem, że spokojnie, mamy za sobą fajnych ludzi, oni nas wspierają, rozwijajmy się kroczek po kroczku i to szło, to wchodziło i czekają właśnie, dobra, dajcie, kolejny odcinek będzie standard, to pokażemy, pokażemy, no i tak pokazaliśmy. No jesteście w trudnej sytuacji, bo faktycznie odpadliście z rąk Iwony Pawlowicz, można powiedzieć, a nie z rąk fanów, prawda? No. Czujecie, że to niesprawiedliwe troszkę? Powiem tak, jakby moi fani są najważniejsi i dziękuję za każdy głos, który na mnie oddali, więc, tak. Więc cieszę się w zasadzie z mojej perspektywy lepiej, że w tę stronę, bo moi fani mnie nie zawiedli. Dzisiaj waszą fanką była nawet Doda. Spodziewaliście się takiego dopingu na publiczności? Tak, ja się nie spodziewałem. Ja wiedziałam, że Doda dzisiaj będzie i oczywiście jest mi bardzo miło, że nam kibicowała. Miałyśmy, wiesz, super ostatnio razem występ w Grudziądzu. Śpiewałyśmy razem swoje ulubione piosenki, więc od Dody naprawdę ja czuję zawsze dobrą energię, więc w ogóle mega miło, że wiesz, postawiła na nas. No i w ogóle bawiła się tutaj chyba dobrze. Podglądałam ją, widziałam, że cały czas miała uśmiech na twarzy. Czy w życiu prywatnym możecie mówić o przyjaźni między wami? Nie, myślę, że to jest za duże słowo. Myślę, że jesteśmy dobrymi koleżankami z branży. A ty, Jacek, widziałbyś Dodę w kolejnej edycji? No, to byłaby petarda. To byłoby mocne. Pewnie charyzmatyczna, nie wiem jak tańczy, nie znam Dody osobiście, więc ciężko mi powiedzieć, no ale Natalia może się wypowie na ten temat, myślę, ale dla mnie... Myślę, że Doda bardzo zaskoczyła. Zamiatałaby parkiet? No, zamiatała. Nie wiem czym, może mną, jakbym, może Jackiem, ale jakbym z nią tańczył. Też by było fajne. Nie wiem dla kogo, tylko... No właśnie, no dobra, to na koniec zdradźcie kulisy tej dogrywki. Jak ona wygląda? Czy to był czysty freestyle? Bo ja podsłuchałam, że wy w przerwie się dowiedzieliście, że wy wychodzicie i tańczycie. Jak to? Wiedzieliśmy, że będzie dogrywka oczywiście. Nie wiedzieliśmy oczywiście, że będziemy, my dowiedzieliśmy się tego w ostatnim momencie, ale faktycznie produkcja ukrywała przed nami do ostatniej minuty przed, że nie będą to nasze piosenki, tylko że trzeba będzie trochę zafreestylować i... No, i to faktycznie bardzo było ciekawe mocne, doświadczenie. No. Ale mnie to podbudowało trochę. Kurde, adrenalinka, jest, aż ciarki Jacek, mam. Jacek, to w ogóle aż podskakiwać zaczął. Mówię, jedziesz, Natalka, to jest nowy taniec. Mówię, nie kopiuj nic, energia, to w upiczności, jedziemy, zabawa, na pewno dadzą nam energiczną muzę, bo to będzie dobrze i jedziemy na maksa. Tak, no ale mam tak, że super było nawet, jeżeli już mam odpadać, to jeszcze w takich w ogóle, wiesz, historycznym momencie, jak właśnie taka dogrywka, więc to jest na pewno jakiś taki w ogóle fajny moment. Ale tą energię było widać, bo wy chyba się mniej stresowaliście niż w tym pierwszym tańcu, prawda? Może trochę tak. Wiesz, to było też taka rywalizacja, mówię, kurde, ty, no musimy dobrze zatańczyć, no przecież to jest dogrywka, patrzą na nas, jakby porównują nas, tak, nie? Tak, tak.
No dobra, to zdradźcie, do czego teraz wracacie. Ja wiem, że Różyczka ma dzisiaj urodziny, więc ja tak na pewno do życia rodzinnego. Różyczka ma urodziny, także jutro pewnie spędzę z nią cały dzień. I tyle, no wiesz, z jednej strony to jest jakby przykre, że jedno się kończy, ale tak naprawdę no jakby wracamy też do swoich jakby obowiązków, do normalnego życia. My za każdym razem się śmiejemy tutaj, ja często cytuję te gwiazdy, które wychodzą na live'ie przed tym odcinkiem, wiesz, stres jest ogromny. I mówią, nieporównywalny w ogóle. I zawsze mówią w głowie, zawsze mi mówią, ostatnio Anita też. I po co mi to było? Tak, wiesz, to jest tak, taki stres, tak. Mimo tego, że wiesz, że wszystko jest spoko, wszystko wychodzi, tak. Podoba się ludziom i tak dalej, on za każdym razem ten stres. Ja się już do tego przyzwyczaiłem trochę. Dla mnie to jest takie, wiesz, fajne uczucie, ale pamiętam te pierwsze razy, jak kurde mówię, no ja też ja tutaj jestem, ja wychodzę z tą gwiazdą, ja trochę jestem odpowiedzialny za tą gwiazdę. Tak, nie, ona sama też tutaj tańczyła ze mną, więc to jest wszystko takie... Ale tak, wiesz, jak ja wychodzę na scenę, ja też się zawsze stresuję, że mam coś zaśpiewać, bo mi zawsze, wiesz, zależy, żeby to wyszło dobrze. No ale to jest jednak gdzieś tam mój świat i jak już zrobię ten pierwszy krok na scenę, to potem od razu wchodzę w taką emocję, że to jest moje miejsce, to jest mój czas, to jestem teraz ja i jestem na 100%, a jednak tutaj wychodzisz, uczysz się czegoś od zera, czego ludzie się całe życie uczą i masz w telewizji przed milionami ludzi jeszcze w ogóle, wiesz, to pokazać w jak najlepszy sposób. No wiadomo, że tego nie zatańczysz nie wiadomo jak, no bo jakby zawsze będą jakieś błędy, więc liczysz się z tym, że zostaniesz i tak za coś oceniona. W sensie, że to jest taki stres faktycznie, jak Jacek mówi, ja bym to porównała do tego, że jak lecisz na wakacje na drugi koniec świata i są turbulencje i myślisz sobie, po co ci to było? Trzeba było siedzieć na tyłku, pojechać na Mazury, mieć święty spokój, ale nie, bo ty wypoczniesz tylko na końcu świata. I to jest właśnie ten poziom stresu, który jakby ja miałam przed wyjściem w ogóle na ten taniec, ale już z drugiej strony też jakby świetnie się bawiłam i... Ale nie żałujecie ostatecznie? Nie, oczywiście, nie, że nie, no, nie, oczywiście, że nie. Piękna przygoda. Fantastyczne emocje, no, wiesz, ta adrenalina też jest, no, tak. po to żyjemy. Tak, naprawdę, tak, no, tak. Nudy nie ma. Nie usiedzielibyśmy na tyłku długo, no. Natalia, czy są bonusy? Ostatnio rozmawiałam z Olgą, która odpadła i zdradziła, że schudła kilka kilo i to dobrych kilka kilo. Czy ty widzisz wpływ na swoje ciało? Postawa. Wiesz co, nie wiem, czy schudłam, bo szczerze mówiąc nie miałam absolutnie czasu w ogóle tego zaobserwować, ale faktycznie jakby widzę tę zmianę w moim ciele. Nawet byłam ostatnio na ślubie u swojej przyjaciółki i jak tańczyłam na tym ślubie, na tym weselu, to totalnie miałam takie poczucie, że ej, w ogóle jest jakoś inaczej. Ale co chciałam powiedzieć, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, ponieważ ja mam zamiar teraz wrócić do pracy nad płytą, którą mam zamiar wydać w przyszłym roku. Mam za chwilę trasę koncertową z piosenkami serialowymi, kultowymi, polskimi, w ogóle z orkiestrą całą. Wiesz, za chwilę Sylwester, też przygotowujemy duże show na Sylwestra, więc myślę, że po odpoczywam kilka dni i znowu rzucę się w wir pracy, więc... Ostatnie pytanie, czy wy będziecie utrzymywać relacje po programie między sobą? No na pewno! Myślę, że tak. Się zakumplowaliśmy. Wiesz, to są przyjaźnie na długo, wiesz, to... Może nie będziemy się widywać tak często, jak się wydywaliśmy, musieliśmy trenować, tak? Myślę, że będziemy się czasem umawiać na kawę i będziemy jeść gumy Szok. Tak jest. No to zwracajcie na koniec, komu teraz kibicujecie, jak już was nie ma? No na pewno Hani i Filipo, oczywiście, wiadomych względów, tak. Ktoś jeszcze? Ja też trzymam ogromnie kciuki za Vanessę, bo Vanessa gdzieś tam skradła nasze serca od pierwszego odcinka i w ogóle od Poznania, więc... Trzymaj kciuki, ale oczywiście jakby wiesz, trzymam kciuki za wszystkich, żeby każdemu szło jak najlepiej, żeby każdy jak najbardziej się rozwinął, nie mylił kroków, pamiętał wszystkie tańce i w ogóle miał dobrą pasję, dobrą energię. Super, dziękuję wam za rozmowę i widzimy się w finale oczywiście. Dziękujemy. Oczywiście, tak. Cześć Rafał. Cześć. Miło cię tutaj widzieć właściwie po latach. Po wielu, wielu latach. Dokładnie tak, powiedz, jakie emocje dzisiaj ci towarzyszą? Cieszyłem się, że nie musiałem dzisiaj przeżywać tego stresu, a z drugiej strony, kiedy już zaczynały się te pierwsze takty muzyki, to z niecierpliwością czekałem na to, co zaprezentują pary na parkiecie i wspomnieniami wracałem też do tych emocji, do tych chwil, do tych układów. No i to jest zawsze jest to miłe wspomnienie. Lepiej na widowni czy lepiej na parkiecie? Po tylu latach lepiej na widowni. No to opowiadaj, czy w domu prywatnie tańczysz, czy kontynuowałeś te lekcje, czy jednak ten taniec został na tym parkiecie właśnie? No jeszcze 4 lata temu z Przemkiem Cypriańskim zmagaliśmy się w innym programie tanecznym, bardzo też wymagającym fizycznie i wtedy uznaliśmy, że no to chyba ostatnie podrygi na parkiecie,
chociaż kto wie, ale nie, wracam czasami do tańca. Oczywiście są ku temu okazje różne, śluby, wesela i znajomych, i własny. Właśnie, sam miałeś ostatnio okazję zatańczyć na swoim ślubie, tak. O czym media się hucznie dowiedziały. Więc stworzyliśmy tam piękną choreografię, stworzyliśmy wspólnie i nam wyszła naprawdę tak jak lepiej niż myśleliśmy. Jak wspominasz w ogóle ten dzień ślubu, bo to ważny dzień w życiu nie tylko panny młodej, ale też pana młodego oczywiście. Oczywiście, dwójki. Wspaniale. Wiem, że Magdalena jest tutaj z tobą. Powoli pokazaliście się światu. Nie, o jajku, mieliśmy być do tańcu. W ogóle nie mówimy o Magdalenie. Czemu taka piękna zaspana? Nie, ja dziękuję bardzo. Jakby w sensie ten... Niektóre rzeczy chcemy zachować dla siebie, a wiem, że zaraz będziesz mnie ciągnąć za język, ciągnąć. No dobra, to sprywa te ostatnie pytanie. Wiem, że budujecie dom, to jest ogromne przedsięwzięcie. Czy zdążyliście się już pokłócić o te sprawy związane z remontem, czy jeszcze jest sielanka remontu? Jeszcze jest sielanka, tak? A ty jesteś już po budowie domu? Jeszcze nie, ale po remontach wiem. Okej, nie, no mam nadzieję, że ten remont i wspólny nasz dom, który budujemy, to będzie jakby tak nas scali, a nie będzie jakby wbijał jakieś szpilki nieporozumienia czy napięcia. Oby tak właśnie było. To jest ogromne przedsięwzięcie, także finansowe. Czy wy macie jakieś widełki, które chcecie się zamknąć? A kto nie ma? Myślę, że każdy, kto gdzieś... buduje dom, czy remontuje mieszkanie, no to zakłada sobie jakieś widełki finansowe. Zdradzisz, jakie to widełki? Nie. Dobrze, o pieniądzach nie rozmawiam. Dokładnie. No dobra, to jeszcze wracając do tańca, zgadzasz się z dzisiejszym werdyktem? Co tutaj się dzisiaj w ogóle stało? Odpadają aż dwie pary. Jedne z ramienia juroru. No ja wiem, no takie są zasady programu, że ktoś musi odcinek opuścić. Czy się zgadzam? Bardzo mocno kibicowałem Piotrkowi, bo znamy się i od lat się wspieramy. Jest naszym trenerem w reprezentacji artystów polskich, więc przyszedłem mu tutaj kibicować. Nie będę polemizował, bo to też jest ten program, że wybierają i widzowie, i jury. Miałem nadzieję, że przejdzie dalej, stało się inaczej. Będę dalej oglądał program i kibicował innym parom. Jakim? Ten program ma to do siebie, że... emocje w różnym odcinku, w każdym odcinku są inne i każda para w odcinku może zabłysnąć. I ci faworyci się zmieniają. Do samego końca czasami tak bywa. Ja wiem, bo też brałem udział w tym programie i kiedy na początku czujesz się pewniej, w środku programu już się czujesz mniej pewnie, a na końcu już jesteś zdezorientowany. Kto może dojść do finału, więc... Nie wiem kto, zobaczymy. Czyli jest to po prostu jedna wielka niewiadoma i zmienna. Tak, oczywiście. W takim razie oglądamy dalej odcinki i czekamy na wielki finał. Dzięki. Dziękuję ci. No dzień dobry kochani. Cześć. Dzień dobry, cześć. Cześć, byliście o krok o odpadnięcia. Jak się z tym czujecie? No ja się od początku liczę z tym, że ktoś odpada, ktoś wygrywa i to jest normalne. Dla mnie osobiście jest to ogromna radość, że w ogóle możemy spełniać pewnego rodzaju marzenia taneczne, nie tylko Darii, ale również moje. Bo okazuje się, że mam jeszcze ich parę, że możemy przekraczać pewne granice, natomiast faktycznie dzisiejsze emocje sięgnęły zenitu i chyba nie wiedzieliśmy, że to tak będzie. Jest to chyba w tym momencie właściwie dochodzi do nas, tak mi się wydaje. Tak, tak. Ja myślę, że jesteśmy na tym etapie, gdzie dopiero... w ogóle rozumiemy, co się wydarzyło przed chwilą, bo tak jak już mówiłam w poprzednim wywiadzie, my się dowiedzieliśmy, jak będzie wyglądała ta dogrywka w przerwie reklamowej przed dogrywką. To właśnie chciałam zapytać, czy to był czysty freestyle? Naprawdę. Tak, słuchajcie, naprawdę. To było, my z Rafałem na kulisach mówimy sobie, no to co, zaczynamy spiralą śmierci, potem jakoś na ciebie wskoczę, a dalej, jakby czujemy się, zobaczymy. Ale czuliśmy doping i widowni, która jest fenomenalna zawsze tutaj z nami. Może Ilonka tak krzyczała, że ona chyba jutro się nie odezwie. I cieszymy się też, że właśnie państwo na pewno przed telewizorami też krzyczeliście, mimo że już była cisza nocna. Dziękujemy za to i bądźcie z nami. Ja mam wrażenie, że właśnie w tym freestylu byliście sobą i totalnie nie myśleliście chyba o tych konsekwencjach, co może być dalej, tylko po prostu poszliście na żywioł. Tak. Poszliśmy na żywioł, znając kroki i słysząc muzykę i też cieszę się, że osobiście doszło do mnie, że ja słyszę muzykę, więc fajnie, że ona też gra i że jedziemy dalej. I wiesz co, powiem ci szczerze, tak, ja jestem z nas dumna z tego, że nie sparaliżował nas stres, że się nie oddaliśmy jemu, tylko że włączyliśmy sobie gdzieś tam w głowach taki pstryczek walka,
próbujemy i to nas poniosło. Ja w ogóle nie wiem, czy czułeś się zestresowany podczas tego tańca, bo ja nie wiedziałam, co tam się dzieje do końca. Ja sobie tylko pomyślałem, że mam dla kogo walczyć, dla mojej żony i dla mojej córki i mojej rodziny i przyjaciół i jeszcze tysiąca innych miejsc, więc chyba w tym momencie to dało mi też skrzydła. Szczególnie, że za tydzień mamy rodzinny odcinek. W tym tygodniu na pewno nie odpoczniecie, ale powiedzcie, czy czujecie pewną presję, która teraz na was spoczywa, że w tym odcinku mogliście odpaść? Czy musicie coś udowodnić teraz? Myślę, że mamy bariery już przesunięte w głowach, wiemy, że niemożliwe nie istnieje, więc wracamy jutro na salę i tworzymy piękne rzeczy. Tak, a poza tym też jest coś takiego, że jest gotowość do walki po prostu, jest gotowość do podjęcia wyzwania i oczywiście jest coś takiego, jest takie poczucie, że pewnego rodzaju walki, ale nie o rywalizację, tylko walki o to, żeby dać naprawdę z siebie jeszcze większą radość, ale to, co najważniejsze dla mnie osobiście, że każdy odcinek się zaczyna, kończy i jutro przychodzimy z nową energią. Zamykamy szufladę za sobą i wchodzimy w nową. I tą wolę walki było dzisiaj widać i życzę jej na kolejne odcinki. Bardzo dziękujemy. Jestem z Kielc, więc wiesz, Daria z Radomia, więc walka jest. Wszystko jasne. Trzymamy kciuki, oglądamy dalej. Dzień dobry, kochani. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Za nami kolejny bardzo emocjonujący odcinek. Powiedzcie, jakie emocje wam towarzyszą? Ja byłam przekonana, że będę zagrożona. Dlaczego? No dlatego, że jakoś tak mi się wydawało, że będzie wytłumaczenie, no bo kontuzjowana, to nie da rady dalej, to pewnie no nie wiem, jakoś tak, takie miałam obawy. Masz fanów, którzy wysyłają na ciebie SMS-y i wspierają cię w każdym momencie. No ale to się okazało właściwie w tym tygodniu, kiedy walczyłam z podjęciem decyzji, czy zrezygnować, czy ta rana, która się nie goi, w ogóle mi pozwoli trenować. No właśnie, proszę. To zwyciężanie bólu, naprawdę, co jakiś, każda rundka tańca, zresztą Michał widział, jak czasami zgięłam za bardzo, to mówiłam, ała, i cały czas narzekałam na ból, tak było? Dużo płaczu, no, dużo smutku, ale i radości. Ale ludzie, którzy zaczęli do mnie, i to nie fani, bo ja nigdy nie miałam fan klubów, naprawdę. I nagle się okazuje po tylu latach, że ludzie mnie odkrywają w tym programie jako silną, fajną kobietę. I jedna dziewczyna do mnie napisała, pani Majko, gdzie pani była przez te całe lata? A ja mówię, gdzie ty byłaś? Przecież ja byłam. To dlaczego? No, dlaczego mnie nie odkryłaś wcześniej, tak? Nie wiem, dlatego że nie było mnie tak dużo w mediach, na pewno. Bo jednak nawet jak się występuje na Sylwestrze w Polsacie, czy na Polsat Hit Festiwalu, to jednak jestem w tej samej roli. Wychodzi pani w kolorowej sukience, śpiewa swoje przeboje, wszyscy się fajnie bawią, ale nic o mnie nie wiedzą tak naprawdę. A w tym programie za pomocą tych filmików, które nagrywamy i w studio, i przed odcinkami, i nasze rozmowy, nasze poczucie humoru, które prezentujemy, się okazuje, że jest rzesza fanów, takich nowych fanów, którzy właśnie mnie odkryli dla siebie, więc to było dla mnie takie wzruszenie przytłaczające, że ja chodziłam, wzięłam telefon i przeczytałam jakąś taką długą, naprawdę wiadomość do mnie, to po prostu łzy mi leciały z oczu i taki cały tydzień był. Ja mówię, Boże, żebym ja się tylko nie rozpłakała na live'ie. No i co? Masz ci babo placek. I poszło. I poszło. Ale dziękuję, kochani, wszystkim za to wzruszenie, bo mnie to było chyba bardzo potrzebne, żeby w siebie uwierzyć i uwierzyć w nas, w ludzi, że my tak bezinteresownie, zresztą każdego roku, kiedy spotykamy się na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, to mnie właśnie wzrusza najbardziej, że ludzie dla dobrej sprawy po prostu stają obok siebie i walczą o dobro. Pani Maju, pani naprawdę ma rzeszę oddanych fanów. Pani tutaj tak zaimponowała kobietom, tą wolą walki. Michał też jako para.
Cześć, o tobie Michała. W tym momencie. Cześć Michała, przyszło trochę na mnie, to znaczy na nas, tak. Dzisiaj to wsparcie okazała wam nawet Doda. Czy się tego spodziewaliście? No ja nie, mnie nic nie mówiło. Ja tylko pozowałam na ściance obok niej i mówię, Doda, pokaż jak ty to robisz, bo ja tak nie umiem. Ja nie wiedziałam, że ona będzie trzymać za mnie kciuki, ale to jest moja sąsiadka. My się często spotykamy na ulicy i zawsze sobie dajemy buziaka i gadamy albo o facetach, albo o muzyce, o nowych hitach i tak dalej. Ja nie sądziłam, że w ogóle będę miała z nią taki fajny przelot. No na pewno wiele was łączy. Powiedzcie proszę, czy zgadzacie się z tym werdyktem, bo dzisiaj odpadły aż dwie pary. Oj, to było strasznie smutne, jak się dowiedzieliśmy, że dwie pary, bo te wszystkie edycje przyzwyczaiły do tego, że tak po malutku, po kolei, to jest zupełnie innego schematu. To jest smutne, kiedy trzy pary są zagrożone. I dwie odpadają, zwłaszcza przed piątym odcinkiem, który jest taki fajny, bo rodzinny i każdy może zatańczyć albo ze swoim bratem, siostrą, mamą, tatą. Ktoś będzie tańczył z babcią i ja będę tańczyć z synem moim dorosłym, jedynakiem, dla którego powstała piosenka. Jak miał 3 latka, to nagrałam dla niego piosenkę A ja wolę moją mamę i on brał udział w tym teledysku. Jak sobie znajdziecie taką najpierwszą, najstarszą wersję, to jest taki chłopczyk z loczkami, który biegnie do mnie na zwolnionym tempie. To jest on. Ale czy on będzie w zwolnionym tempie tańczył, to się okaże. Liczymy na to, że nie i Michał na pewno. Super, no to dziękujemy ślicznie i w takim razie nie możemy się doczekać tego rodzinnego odcinka także w waszym wykonaniu. Dziękujemy państwu bardzo.